Witam serdecznie, Ignacy Cześć, Portal Games. Jesteśmy w kolejnym filmie opowiadającym o grze Pierwsi Marsjanie. Ostatnio opowiadaliśmy o Working Block, czyli miejscu, gdzie pracujecie. Później mówiliśmy o Living Block, czyli miejscu, gdzie spróbujecie przetrwać i się wyleczyć. A dzisiaj będziemy opowiadali o System Block, czyli miejscu, gdzie wszystkie zasoby są produkowane. Tutaj w tym miejscu są oksygeneratory, które produkują wam tlen. Tutaj są panele solarne, które produkują wam energię. Oraz tu jest wasza farma, w której sadzicie rośliny, żebyście mieli co jeść. Oksygeneratory oraz solarne panele działają w dość podobny sposób. Każdy z nich produkuje określoną ilość zasobów. Na przykład każdy z oksygeneratorów produkuje 4 tlenu, czyli mając 2 oksygeneratory macie łącznie 8 tlenu produkowanego. Panele solarne produkują 5 energii, czyli macie łącznie 10 energii produkowane w każdej rundzie. Te 10 energii jest dokładnie rozprowadzone po wszystkich pomieszczeniach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pomieszczeń potrzebuje energii i one właśnie są zasilane. Podobnie z tlenem, z tym, że z tlenu produkujecie 8, ponieważ tylko 8 pomieszczeń potrzebuje tlen, więc tutaj jest o wiele łatwiej. Kiedy wszystko działa, wszystko jest bezpiecznie. Niestety, oczywiście z różnych wydarzeń, z różnych przygód, głównie z kart malfunction, czyli z tych kart, które są czerwone, które są dedykowane do tego właśnie rzędu, będą się pojawiały informacje, że na przykład oksygenatory stanęły i produkują znacznie mniej tlenu i macie produkcję tlenu zaniżoną. W tej sytuacji, w fazie produkcji, sprawdzamy na produkcję, produkcja tlenu jest w tym wypadku tylko 6, a jak pamiętacie, mamy 8 pomieszczeń, które potrzebują tlenu, będziecie musieli wspólnie z innymi graczami, bo jest to gra kooperacyjna, wybrać 2 pomieszczenia, ponieważ dwóm pomieszczeniom brakuje tego tlenu i te 2 pomieszczenia będą musiały być odcięte. Znaczy nie macie do nich dostępu, są odcięte, tam nie ma tlenu i gracze razem wspólnie wybiorą, na przykład, że odcinają tę pomieszczenie i na przykład odcinają medyka raczej nie odetną. Odetną sobie na przykład command control. To oznacza, że te 2 pomieszczenia są dla was niedostępne. Macie mniej akcji dostępnych, niestety jest to duży problem. Co więcej, każdy z tych żetonów, jak sobie zobaczycie, mają ikonę zwiększonego stresu, czyli jeśli jakiekolwiek pomieszczenie w grze jest zamknięte, dokonał się shutdown, stres rośnie, czyli w tym wypadku, mając 2 takie zamknięte rzeczy, będziemy mieli plus 4 stresu w każdej rundzie, co będzie jechało bardzo, bardzo szybko i doprowadzi do bójki i dość mocnej tragedii w systemie. Oraz co gorsza, teraz będziecie musieli wykonać pewną akcję, żeby to coś naprawić. Każdy z żetonów ma tutaj z drugiej strony napisany tekst. Ten tekst się troszeczkę różni na każdym z nich, więc nigdy nie wiecie dokładnie, co tam będzie napisane, ale generalnie będziecie musieli wydać piona, będziecie musieli odwrócić ten żetonik i rozpatrzeć, co tu jest napisane. Tutaj trzeba będzie wydać energię albo tlen, rzucić kośćmi, to się powiedzie albo się nie powiedzie. I tak więc nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy. Tak więc jakiekolwiek problemy z produkcją tlenu albo jakiekolwiek problemy z produkcją energii będą prowadziły do pojawienia się shutdownów, czyli wyłączonych pomieszczeń. Będą one obniżały ilość dostępnych wam akcji, co zaznaczy utrudnia ukończenie scenariusza. Będą zwiększały stres całego zespołu, co doprowadzi do wybuchów bujek i problemów na tym poziomie. Oraz co najgorsze, nigdy nie wiecie naprawdę, kiedy to w końcu zniknie, ponieważ żeby to zrobić, musicie zdać pewien test, który jest opisany zawsze na spodzie tego kafelka. Tak więc nie wiecie, jak szybko będziecie w stanie sobie poradzić z tym problemem i jak szybko naprawicie tę produkcję. Drugą historią jest farma, czyli jedzenie. Każdy z graczy ma, każda rozgrywek ma napisane dokładnie w scenariuszu, z iloma szklarniami zaczynacie rozgrywkę. Będziecie sobie mogli w przyszłości dobudować kolejne szklarnie. Niektóre scenariusze w fazie setupu dają wam w prezencie coś, co nazywa się nasiona czy sadzonki. Będziecie mogli z takimi sadzonkami zacząć grę. I później w trakcie gry, jeśli będziecie potrzebowali, będziecie musieli zasadzić to jedzenie. Sadzenie jedzenia to jest bardzo prosta akcja. Jest to po prostu akcja wykonana w researchu. Natomiast jest to bardzo żmudna akcja, ponieważ zasadzenie sadzonek oznacza, że sadzonka jest sobie na polu numer 1 i przez kolejne 6 tygodni, przez kolejne 6 rund ona będzie dopiero powolutku rosła i dopiero na koniec 6 rundy ona nam tutaj wyląduje i tutaj będzie już faktycznie produkowała jedzenie, tutaj będziemy mieli, że nie będziemy głodni. Ale to zajmie dużo, dużo czasu. Tak więc to jest istotne, żeby to dobrze zaplanować, szczególnie w kampaniach, kiedy wiecie, że to troszkę zajmie, zanim to wszystko wyrośnie. Musicie także pamiętać, że w wyniku różnych przygód, w wyniku różnych wydarzeń oraz w wyniku tych kart czerwonych będą się działy mniej lub bardziej korzystne rzeczy w tej farmie. Na przykład informacja, że na przykład wywaliło energię na farmie i teraz tutaj nie mamy doprowadzonej energii, będzie oznaczało, że rośliny zaczynają obumierać. I w każdej turze fazie produkcji ten żetonik będzie się przesuwał w dół i będzie leciał coraz niżej i coraz niżej i coraz niżej, aż te rośliny obumierają i nie macie nic do jedzenia, chyba że to szybciutko naprawicie. Tak więc każdy z systemów jest dla was kluczowy do przeżycia. O ile te akcje pozwolą wam ukończyć cele scenariusza i pozwolą wam zrealizować objective, tak zwane, czyli to, co macie wykonać, o tyle to jest po prostu wasze przeżycie. Jeśli nie macie wystarczającej ilości tlenu, jeśli nie macie wystarczającej ilości energii, jeśli nie macie wystarczającej ilości jedzenia, gra zakończy się niestety niepowodzeniem. Nie pozbieracie się z tych shutdownów, nie pozbieracie się z głodu i z tych problemów. Cały mechanizm bardzo prosty i dość szybki do ogarnięcia.
Jeśli macie wystarczającą ilość energii, wszystko jest dobrze. Jeśli macie niewystarczającą ilość, wchodzicie shutdown token, a na shutdown token jest okej napisane, co macie zrobić, żeby się go pozbyć. Jest to bardzo proste i szybciutko to sobie zrozumiecie. Tyle na dzisiaj. W kolejnym filmie będę opowiadał o misjach, jakie są w grze oraz o kampaniach, czyli będzie tutaj masa informacji fabularnych o tym, co czeka na Was w grze First Martian. Przypominam, jest tam 6 unikalnych scenariuszy oraz są 2 unikalne kampanie i o tym właśnie będę opowiadał w kolejnym filmiku. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Kłaniam się nisko, Ignacy Czujczyk. Pa, pa.